Cześć, ja jestem Mateusz. W dzisiejszym poradniku pokażę Ci, jak w łatwy i szybki sposób poprawić swoją pracę przy komputerze po zmroku, ściągając całkiem fajny i darmowy program o nazwie Flux. W tym celu musimy otworzyć naszą przeglądarkę internetową i wpisać nazwę f.lux. Wybieramy pierwszą stronę do programu. Wybieramy wersję Fluxa, taką, jaką obsługuje nasz system operacyjny, czyli Linux, Mac OS X lub Windows. Po ściągnięciu aplikacji klikamy uruchom i akceptujemy warunki umowy. Ja już niestety nie mogę instalować tej aplikacji, ponieważ jest już na moim dysku i używam jej. Już jeśli zainstalujemy aplikację, wpisujemy Flux, wyszukujemy to. I oczywiście teraz pokażę Wam, jak go w łatwy i szybki sposób skonfigurować. Wybieramy pasek dwukrotnie, otwieramy Fluxa i tu pokazałem sobie ustawienia. Tutaj możemy wyłączyć program na godzinkę, aby nie zmieniał naszej temperatury barwowej ekranu. Tutaj wybieramy taką temperaturę, jaką chcemy, czyli maksymalną i minimalną. Ja polecam znaczenie opcji tutaj tak, jak ustawiam na filmie, ponieważ opcja ta nie przeszkadza, a bardzo pomaga. Tutaj możemy zmienić na slow, dzięki czemu nie zauważymy żadnej takiej zmiany. Teraz wybieramy naszą pozycję, dzięki której program zlokalizuje nasz komputer i dopasuje godzinę do automatycznej zmiany temperatury barwowej. Tutaj mamy 24 godziny przebieg tej operacji, czyli podgląd tak naprawdę, jak będzie wyglądał nasz pulpit. Dzięki temu kolory takie jaskrawe typu żółć, czerwień staną się takie bardziej pomarańczowe, dzięki czemu po nocy nie będą nas kłuły oczy i kolory bardziej przyjazne dla oka. Jeśli nagrywacie film na YouTube, polecam wyłączenie tej opcji tymczasowo, ponieważ wasz materiał również będzie lekko przyciemniony, taki zażółkły, właśnie z tym efektem Flux. Ale jeśli będziecie tym pamiętać, nie będziecie mieli z tym programem żadnego problemu i naprawdę ja używam go już od bardzo dawna. Możecie skomentować film, zasubskrybować dany kanał i oczywiście oddać łapkę w górę, jeśli film wam się spodobał. Więc do zobaczenia w kolejnych poradnikach, mam nadzieję. No i cześć.